drodzy kochani, tak sobie leżałem na plaży i tak się zastanawiałem, że to jest taki zupełny przypadek, czy ten plemnik posiadał chromozom X, czy chromozom Y. Bo gdyby posiadał inny chromozom niż ten, to znaczy gdyby posiadał chromozom X, to ja bym się urodził jako kobieta, bym się urodził jako posiadaczka cipeczki. Czyli urodzić się z cipeczką, to doszedłem do wniosku, że to jest wielkie szczęście, pod warunkiem, że do tej cipeczki jeszcze dodany jest rozum. Jak się człowiek urodzi z cipeczką i z rozumem, to jest to pełnia szczęścia, to można być szczęśliwym całe życie. Gorzej jak się urodzić z samą cipeczką, a bez rozumu, no to wtedy pozostaje tylko i wyłącznie ambicja. Natomiast w drugą stronę, jak się dostanie ten chromozom Y i się człowiek urodzi z fiucikiem, to jeżeli urodzi się z fiucikiem i z rozumem, to mówię wam, to jest radość, to jest naprawdę radość. Nie tylko od rana do wieczora, ale od wczesnej młodości do późnej starości. Gorzej, jak się człowiek urodzi z fiucikiem, a bez rozumu, to mówię wam, to jest tragedia. Dlatego życzę wam, kochani, niezależnie od tego, czy posiadacie cipeczkę, czy fiucika, żebyście pielęgnowali rozum.